Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 106 położonego w budynku nr 1 na osiedlu Centrum C w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1569. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Witkowicz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały z kolei również dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, który jest położony w Krakowie na osiedlu Centrum C. Jest to lokal nabyty od gminy, oczywiście również z bonifikatą, która wynosiła 88 454 zł. Po nabyciu tego lokalu od gminy właściciele już tego lokalu dokonali darowizny tego lokalu na rzecz swojego syna i synowej, a więc przypadek, który już był tutaj kiedyś omawiany na Radzie Miasta Krakowa. W związku z tym jest to kolejny przypadek. Wiem, ja staram się bardzo szybko, panie przewodniczący. Też mi zależy na czasie. W związku z tym chciałam tylko powiedzieć, że Komisja Mienia i Przedsiębiorczości wyraziła opinię pozytywną w tym zakresie, podejmując stosowną uchwałę. Dziękuję. Ja tylko chciałem przypomnieć pani dyrektor, że my posiadamy te projekty, więc czytamy. No trzeba, rzeczywiście. Tylko dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta określam termin wprowadzenia autopoprawek na 10 grudzień 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 12 grudnia 2013 roku, godzina 15.